Doktora Andrzeja, sekrety psychologii. Twoja indywiduacja według Carla Gustava Junga? Jung zdefiniował indywiduację jako proces odkrywania swojego pełnego potencjału, jako odrębnej i niezależnej istoty oraz jako proces stawania się bardziej świadomym siebie. To proces integrowania świadomych i nieświadomych elementów twojej psychiki, które są uważane za całość jaźni. Jaźń oznacza całość twojej psychiki, ale także twój wewnętrzny, nieświadomy podmiot, który reaguje na świadome działania i jest emanacją najważniejszego archetypu, archetypu jaźni. Symboliczne emanacje archetypu jaźni są w wielu przypadkach nie do odróżnienia od symbolicznych obrazów idei Boga. Jung uważał proces indywiduacji za istotną część rozwoju człowieka i że proces ten trwa przez całe życie. Uważał również, że proces ten jest ściśle powiązany z uświadomieniem sobie swojej prawdziwej tożsamości. Ostatecznym celem indywiduacji jest osiągnięcie stanu całości lub integracji, w którym wszystkie aspekty twojego systemu psychicznego są zjednoczone i we względnej harmonii, pamiętając, że ludzka psychika opiera się na wrodzonej strukturze potencjału przeciwieństw, które w swoich skrajnościach są nieintegrowalne, jak dobro-zło, silne-słabe i tym podobne. Celem indywiduacji jest także bardzo specyficzna pozycja czy też sposób funkcjonowania twojego ego, rozpiętego pomiędzy wszystkimi realnymi lub potencjalnymi przeciwieństwami. Indywiduacja nasila się w drugiej części życia, kiedy ego jest stosunkowo dobrze ukształtowane i posiada pewną wewnętrzną autonomię, np. dla sił nieświadomości, popędów, instynktów, archetypów. Jung opisał kilka etapów indywiduacji, o których chciałbym wspomnieć poniżej. Każdy etap wiąże się z subiektywnym doświadczeniem względnej dezintegracji i następującej po niej reintegracji na wyższym poziomie funkcjonalności. To proces zmierzania w kierunku większej integracji i poczucia swojej psychologicznej całości. W pierwszym etapie, kiedy jesteś dzieckiem, a potem młodą osobą, następuje stopniowe wyłanianie się i oddzielanie twojego ego od wrodzonej matrycy twojej psychiki, obejmującej domenę nieświadomości zbiorowej. Na tym etapie twoje ego rozwija się i doświadcza stopniowego różnicowania twojej indywidualności, od jedności początkowej substancji psychicznej lub od niezróżnicowanej gleby potencjalności i nieświadomości, do wyłaniającego się systemu ego. Wraz z twoim rozwojem psychicznym, kiedy twoje ego jest stosunkowo rozwinięte i jesteś stosunkowo dobrze przystosowany do wymagań świata zewnętrznego, masz pracę, rodzinę, dzieci, dom i tym podobne. Stopniowo stajesz przed różnymi wyzwaniami związanymi z dwoma głównymi obszarami twojego życia psychicznego, wyzwaniami inicjującymi świadomy kontakt ze swoim cieniem oraz wyzwaniami związanymi ze spotkaniem partnera życiowego, który wnosi do twojego życia nieznaną wcześniej domenę twojej psychiki, życiem psychicznym płci przeciwnej. Cień według Junga jest częścią nieświadomego umysłu lub częścią, której możesz świadomie nie akceptować jako część swojej psychicznej tożsamości. Cień zawiera wszystkie aspekty twojej jaźni, które nie są jeszcze zaakceptowane lub nawet rozpoznawane przez twojego. Na tym etapie musisz spojrzeć na swoje ciemniejsze, często bardzo nieprzyjemne aspekty i stopniowo zintegrować je ze swoim systemem psychicznym. Musisz stawić im czoła, uznać je, wziąć za nie odpowiedzialność i ostatecznie zintegrować je ze swoim świadomym życiem psychicznym. Jeśli chodzi o spotkanie z psychiką płci przeciwnej i o integrację swojej animy, jeśli jesteś mężczyzną lub animusa, jeśli jesteś kobietą, musisz otworzyć się na te bardzo odległe cechy psychiczne, które wniósł do twojego życia partner. Musisz rozpoznać i zintegrować te psychologiczne przeciwieństwa w sobie, co wymaga również wycofania nieświadomych projekcji twojej nieświadomej animy na kobietę, z którą dzielisz swoje życie. Musisz rozpoznać swoje wewnętrzne nieświadome kobiece formy postaw typowo kojarzonych z kobiecymi aspektami twojej psychiki, które projektowałeś w swoich relacjach z żoną. Rezultat tej integracji przeciwieństw, twojego cienia i nieświadomych struktur związanych z płcią przeciwną stopniowo kształtuje twój nowy system psychiczny,
który w wyobraźni wizualnej jest często symbolizowany przez archetypowe obrazy starego mędrca, jeśli jesteś mężczyzną, i wielkiej matki, jeśli jesteś kobietą. Ten etap rozwoju psychicznego Jung nazwał etapem osobowości manicznej, osobowości o specjalnych mocach, która w wielu kulturach łączona była z archetypem potężnego człowieka, np. bohatera, maga, szamana, świętego, władcy ludzi i duchów lub przyjaciela Boga. Patrz, osobowość maniczna, w Jung, CW7. Mana, którą masz na tym etapie, pochodzi z energii psychicznej, którą uzyskałeś, wycofując swoje projekcje od partnera i obejmując tę energię psychiczną w sobie. Musisz być teraz bardzo ostrożny, ponieważ prawdopodobnie możesz czuć się bardzo potężny i silny, a także możesz postrzegać siebie jako jakiegoś bohatera lub stworzenie podobne do Boga. Patrz, niebezpieczeństwo psychicznej inflacji. Jeśli nie dasz się złapać w te bardzo potężne symbole, poczucie mocy i uwodzicielskie wizje samego siebie, możesz dostąpić ostatniego etapu. W terminach jungowskich jest to końcowy punkt integracji swojej psychy. Na tym końcowym etapie zintegrowałeś wszystkie wcześniej nieświadome, nieznane, często nieakceptowane, a nawet wyparte aspekty swojej psychiki i osiągnąłeś stan psychicznej całości. Można tu doświadczyć takiej symboliki wyobrażeń, jak te towarzyszące obrazom Jezusa Chrystusa czy Buddy, które są archetypowymi symbolicznymi przedstawieniami archetypu jaźni. Należy podkreślić, że opisane powyżej etapy niekoniecznie przebiegają liniowo i każda osoba może przejść przez ten proces na różne sposoby. Możesz zrobić kilka kroków do przodu, a potem utknąć lub cofnąć się. Możesz krążyć wokół pewnych życiowych tematów lub problemów, a nawet możesz w ogóle nie przejść ostatniego etapu. Nasze życie dryfuje tylko po powierzchni wielkiego, niezgłębionego oceanu i dlatego nasze doświadczenia, integracje czy transfiguracje zawsze będą miały z konieczności bardzo ograniczony, indywidualny charakter. Pod koniec transformacji doświadczysz bardzo szczególnej jakości swojej psychicznej całości, ale będzie ona kształtowana w sferze twojej indywidualnej psychiki. Nigdy nie doświadczymy zintegrowanej całości zbiorowej psychiki miliardów stworzeń, które podążały tą ścieżką przed nami. Życzę wspaniałej podróży. Jeśli potrzebujesz porady, napisz do doktora Andrzeja, doktor.kuzmicki@gmail.com.